Cześć wszystkim. Chciałabym Wam przedstawić naszego dzisiejszego gościa i zrobić krótki wstęp do dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan Janusz Sukiennik, specjalista od spraw projektów w Caritasie. Kilka słów o Caritasie. Caritas Polska współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Kilka słów o bezdomności. Badanie z 2019 roku wskazało, że kryzysem bezdomności dotkniętych jest blisko 30 tysięcy osób. 83,5% ogólnej liczby stanowili mężczyźni, pozostałe 16,5% kobiety. Względem badania z 2017 roku liczba osób bezdomnych zmalała o 9%, choć jak wynika z mojej krótkiej rozmowy z panem Januszem przed spotkaniem, liczby te są zaniżone i nie za bardzo adekwatne. Najwięcej osób bezdomnych jest po 40 roku życia. Tendencję rosnącą w tym przedziale wiekowym widać wyraźnie wśród mężczyzn. Wykres w przypadku kobiet jest bardziej spłaszczony. Kim są osoby bezdomne w Polsce? Osoby bezdomne w swojej sytuacji znalazły się głównie z powodu konfliktu rodzinnego. Taką przyczynę wskazało aż 32% bezdomnych. Dopiero na drugim miejscu znalazło się uzależnienie, głównie od alkoholu, na które wskazało 28% badanych. Na trzecim miejscu była eksmisja, którą podało ponad 26% osób, a natomiast na czwartym rozpad związku. Podsumowując, hipotetycznie największe szanse, aby zostać osobą w kryzysie bezdomności, masz, gdy jesteś około 45-letnim mężczyzną z zawodowym wykształceniem, uzależnionym od alkoholu i skonfliktowanym z rodziną. Choć jak przekonamy się w dzisiejszym spotkaniu, problem ten jest dużo bardziej złożony, a odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Dziękuję. Pan Janusz Sukiennik, który od 10 lat pracuje w Caritasie. Caritas, jak dowiedziałam się dzisiaj, to ona, a nie on. Jest to organizacja ta. I to też jest dla mnie świeży kawałek wiedzy. Pomagając, pracując w różnych programach, koordynując programy pomocowe. I dosłownie dwa zdania ode mnie wstępu, dlaczego dzisiaj się widzimy. Zastanawialiśmy się, jaki temat poruszyć w kontekście ostatniej współczesności w LAL w grudniu tego roku kalendarzowego. I bardzo poruszyła nas sytuacja, która miała miejsce w Polsce niedawno, kilkunastoletniej dziewczynki, która co prawda problemem bezdomności zupełnie nie była dotknięta, ponieważ miała rodziców, którzy ją szukali. Natomiast została dotknięta i ucierpiała przez trochę właśnie to, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Brak uważności, czujności, wrażliwości drugiego człowieka przez bycie wykluczoną, czy też niezauważoną. I tak sobie myślę, panie Januszu, czy jeżeli jesteśmy tutaj w grupie 100 osób w Warszawie, w prywatnej szkole, mamy rodziców, mamy zasoby finansowe, jesteśmy w jakiś sposób uprzywilejowani, jesteśmy z rodzin, gdzie większość naszych rodziców ma wyższe wykształcenie i prawdopodobnie myślę, że większa część moich uczniów też to wyższe wykształcenie zdobędzie. Czy to oznacza, że ja rozumiem, jesteśmy, nie dotknie nas ten problem? Znaczy nie ma takiej możliwości, że jesteśmy bezpieczni, nie wylądujemy nigdy na ulicy, nigdy nie spotka nas kryzys bezdomności czy kryzys rozpadu życia, bo zdarza mi się takie rzeczy od moich uczniów usłyszeć, że nie doprowadziłbym się do takiego stanu, że znalazłbym się na ulicy i potrzebował pomocy. Co mówi pana doświadczenie? Dzień dobry wam. Naprawdę cieszę się, że was widzę, każdego z osobna. Wy jesteście tak jak każdy człowiek, którego spotykam w różnych okolicznościach, pewną weryfikacją człowieczeństwa. Nie? Ja sam nie wiem, dlaczego przez 10 lat zajmuję się bezdomnymi i tym, co się nazywa tak eufemistycznie trochę wykluczeniem społecznym. Ale w miarę jak tym się zajmowałem, coraz bardziej czułem, że to jest właśnie ten kierunek, który mi daje najwięcej, może nie szczęścia zaraz, ale najwięcej wyzwala ze mnie to ukryte człowieczeństwo, które w każdym z was jest. Bo nasze środowisko, w waszej szkole pięknie to jest zaznaczone jako ekosystem. Wy macie wspaniały ekosystem w tej szkole. Ja tu jestem
może pół godziny, 40 minut, ale już wsiąknąłem w ten ekosystem, w ten klimat, który tutaj panuje. To jest coś więcej niż tylko pewna idea, wokół której szkoła jest zbudowana. To jest interakcja, to są wasze twarze, które wyrażają zaciekawienie, gotowość, otwarcie. Nie? To jest coś, co dotyczy nie tylko szkoły, dzielnicy, ale to dotyczy również całego społeczeństwa. My żyjemy w ekosystemie i od każdego z nas zależy, jak ten ekosystem będzie się rozwijał. Powinien być takim ekosystemem, w którym każdy znajduje swoje miejsce i swój wyraz. Bo człowiek, który się nie wyrazi, nie wyrazi swoich pragnień, nie wyrazi swoich talentów, nie wyrazi swojej tęsknoty, jest człowiekiem chorym na duszę, krótko mówiąc. Czyli bardzo łatwo zasysa różne iluzje, narkotyki, powierzchowne jakieś rozrywki. Natomiast jesteśmy stworzeni do czegoś więcej, do bycia w środowisku, do wspierania się nawzajem i do budowania jakiegoś społeczeństwa, nawet szczególnie dynamicznego społeczeństwa, gdzie różne rzeczy funkcjonują, ale gdzie jest system, ekosystem. A w tym ekosystemie najważniejsze jest to, żeby ci, którzy mają, żeby udostępnili to, co mają. To nie muszą być pieniądze zaraz, ale to może być czas przede wszystkim. Nie? Czas jest w tej chwili najbardziej cennym towarem, nawet powiedzmy sobie. Nie? Jeżeli potrafimy zejść ze swojej drogi i zatrzymać się przy kimś, kto wyraźnie czuje osamotnienie, jest osamotniony albo w kiepskim stanie, to już darujemy, ofiarujemy temu komuś coś więcej niż tylko chwilowy jakiś tam dar, pieniądz czy nawet bułkę z masłem. Nie? W związku z tym wchodzimy w pewien system, w którym musimy odkryć swoją rolę. I ja tą rolę odkryłem, mimo że to nie był mój kierunek. Ja skończyłem inne studia i skończyłem i zajmowałem się zupełnie czymś innym do 2013 roku, do czasu, w którym spotkałem dwóch młodych ludzi ze schroniska dla bezdomnych Caritas w Warszawie przy ulicy Żytniej. Nasze biuro jest na Okopowej 55, gdzie akurat wtedy była śnieżyca. I przyjechało dwóch młodych ludzi, którzy zgarniali śnieg. I z kolegą, z którym byliśmy sobie tam, spotkaliśmy ich, powiedzieliśmy, że może trzeba by ich zaprosić na herbatę, bo było zimno. Zaprosiliśmy na herbatę i okazało się, że oni są młodzi, a w schroniskach raczej młodych ludzi się nie spotyka. Ja z jednego z nich zapytałem, dlaczego przyjeżdżasz tutaj odśnieżać? A on powiedział, bo chce się odwdzięczyć. To było ważne. A za co? Że to, że mam dom, że mam dach nad głową, schronisko to jeszcze nie jest dom, ale już coś, prawda? Że mam wyżywienie. I okazało się w ogóle, jak zaczęliśmy rozmawiać, to zaczęła się opowieść, nie? I tu chciałbym jeszcze dodać, że życie to jest opowieść. Wiesław Myśliwski napisał wspaniałą książkę, że jesteśmy baśnią. Jesteśmy nie tylko opowieścią, ale jesteśmy baśnią. I ta opowieść otworzyła mnie na ten temat. Od 2013 roku, od 10. I wtedy powstał pomysł, żeby rzucić wszystkie siły na pomoc tym, w których to życie nie mogło się wydobyć, nie mogło się zrealizować. Ten chłopak, który miał wtedy 24 lata, czyli był młody, okazało się, że on ma bardzo wielkie rodzeństwo, którego nie spotkał. Tych wielu swoich braci i sióstr. Oczywiście każdy jest skomplikowana historia rodzinna, ale on powiedział, że jak się tylko ogarnę, to ja ich wszystkich odnajdę. Nie wiem, jak to się dalej potoczyło, ale zobaczyłem w tym człowieku żywe serce, żywego człowieka, krótko mówiąc. A tylko z żywym człowiekiem można coś zrobić. Nie? Żywy człowiek to jest ten, który reaguje, który widzi, który potrafi otworzyć się na drugiego człowieka. Właśnie, to może mogę na chwilę, bo rozmawialiśmy o tym tuż przed naszym spotkaniem i to było bardzo ciekawe pytanie, które padło w tej krótkiej wymianie. Mówiliśmy o tym, czy jest sens pytać, dlaczego pomagamy. I doszliśmy do wniosku, że chyba dzisiaj adekwatniejszym było spytanie, dlaczego nie pomagamy. Dlaczego nie reagujemy
jakie towarzyszą nam założenia, kiedy widzimy człowieka innego, kiedy musimy wyjść ze strefy komfortu, fizycznie czy emocjonalnie, psychicznie, co nas blokuje? Czy może jakiego rodzaju doświadczenia powodują, że czujemy, że to jest to poświęcenie z naszej strony, które i tak pójdzie na daremno? Ja będę mówił o swoim doświadczeniu, ponieważ każdy przeżywa życie w swój własny, indywidualny sposób. Ja moją pracę również przeżywam w ten sposób. Co by się stało, gdyby nie poruszyło się w nas z tym kolegą taka nuta zainteresowania drugim człowiekiem? Prawdopodobnie oni by zrobili swoje, wróciliby do swojego schroniska i nie powstałby program Damy Radę, o którym później będziemy mówić. Krótko mówiąc, nastąpił jakiś proces, można powiedzieć, takiego rozpuszczenia jakiegoś takiej powłoki lodowej, czy tam skorupy, którą każdy z nas nosi na początku. Ponieważ rozmawialiśmy tutaj z panią dyrektor na temat przyczyn, ja te przyczyny sobie sformalizowałem w ten sposób, nie sformalizowałem, tylko zwerbalizowałem, że są dwie główne przyczyny, a ja dodałem do nich trzecią. Z mojego doświadczenia. Pierwsza przyczyna to jest lęk, a druga przyczyna to jest wstyd. Obie są kompletnie nielogiczne, ale mają pewne uzasadnienie. Psychologicznie rzecz biorąc, to każdy człowiek nosi w sobie jakiś lęk. Często irracjonalny. Ten lęk może być zupełnie nieuzasadniony i zwykle jest nieuzasadniony. A on się nazywa lęk przed odrzuceniem. Boimy się do kogoś zbliżyć, boimy się do kogoś odezwać, bo boimy się odrzucenia. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadomimy, to nas usztywnia. Druga przyczyna to jest wstyd, kompletnie nielogiczny temat. Wstydzimy się trochę siebie, trochę co my powiemy, jak my się zachowamy, jak będziemy przyjęci. To jest trochę połączone, ale ten wstyd ogranicza nas przed bardzo wieloma rzeczami. Wstydzimy się zaśpiewać publicznie na przykład, albo zabrać głos. No ja na przykład mam, nie to, że trudność, bo mam radość dzisiaj spotkać się z wami, ale to zawsze jest pewnego rodzaju stres, nie? Bo mam świadomość, jak ważne jest to, co sobie przekazujemy nawzajem. Wy słuchając, a ja mówiąc, prawda? Czyli może być ten lęk, który nas sparaliżuje i może być ten wstyd, który nas też sparaliżuje. I nie będzie wtedy spotkania i wyjdziemy z jakiegoś niespełnionego spotkania z poczuciem niezadowolenia, niespełnienia w ogóle, niezadowoleni z siebie. I wtedy nawet jakaś agresja się może wzbudzić, która odpali gdzieś tam w innej okolicy. A my, pamiętam w tym kontekście, ja tu zadałam panu pytanie, dokładnie w tym momencie naszej rozmowy dzisiaj, ale mówi pan o wstydzie i lęku przed odrzuceniem osoby, do której podchodzę i do której chcę wyciągnąć rękę, czy mówi pan o moim lęku i wstydzie? I zdaliśmy sobie sprawę, że to jest w sumie obustronne, bo ja przechodząc ulicą, widząc człowieka w potrzebie, od razu blokuję się myślą, inni zobaczą, że ja to robię. Jest mnóstwo ludzi i ja to zrobię. A nie daj Boże, on jeszcze powie, niech pani się ode mnie odczepi i zostanę z poczuciem odrzucenia i zażenowania. A może on potrzebuje tej pomocy i on będzie zażenowany i zawstydzony stanem, w jakim się znajduje obecnie i nie będzie gotów przyjąć tej pomocy. Czy to jest coś, co pojawia się w nas jako w ludziach po prostu? No, poruszamy się w sferze pewnej iluzji, prawda, z jednej strony, czyli tej iluzji lęku i wstydu z naszej strony, ale po drugiej stronie jest też pewna bariera i to ona jest całkiem duża. Człowiek upokorzony życiowo, bezdomność, mówimy teraz na przykład na przykładzie bezdomności, jest człowiekiem cierpiącym bardzo. To jest w kategorii cierpienia na czołowym miejscu w tej skali przeróżnych cierpień życiowych. Nie? Człowiek cierpiący jest nieswój. Zachowuje się w sposób czasami nieprzewidywalny. Człowiek bezdomny, często nie chce, żeby w ogóle ktoś do niego podchodził, bo śmierdzi. I oni to mówią często, nie? Ja śmierdzę. Wy jesteście wyraźnie zadbani i trochę z innego obszaru życia. Natomiast człowiek, który był, funkcjonował normalnie. Chciałbym powiedzieć, że w schroniskach, naszych schroniskach można spotkać i doktora habilitowanego od czasu do czasu, informatyka i kompozytora. Bywają takie przypadki, prawda? Nagle zawali się życie. Na przykład częsty przypadek, rozpad rodziny.
Są różne przyczyny, prawda, zawinione i nie. My nie możemy wnikać w przyczynę, bo daleko byśmy nie zaszli, byśmy zaczęli oceniać i rozsądzać. Nie, my po prostu patrzymy na człowieka, który jest w stanie głębokiego zaburzenia życiowego, a taki stan zasysa wszelkie problemy. Alkohol przede wszystkim. Wśród bezdomnych jest ogromny procent ludzi uzależnionych od alkoholu, również od narkotyków, bo te rzeczy się jako takie fałszywe znieczulacze przyłączają. Jeszcze towarzystwo i tak dalej. Ale to czy ja dobrze zrozumiałam, że pan sugeruje, żebym ja swój czas, swoje pieniądze, swoją uwagę inwestowała w człowieka, który może nie zasługuje na moją pomoc, bo może sam sobie nabroił w życiu? A skąd to ja mam nie oceniać? A skąd my wiemy, że nie zasługuje? No właśnie to jest pytanie, które chciałam panu zadać. Czy w ogóle istnieje taka kategoria? Czy w ogóle to jest temat? Mówiąc o tym lęku i wstydzie, ja powiedziałem, że jeszcze mam jedną trzecią kategorię, która jest kategorią obronną, ale jednocześnie zawinioną przez nas, nie? Czyli niewiedza. Niewiedza, niezrozumienie i dystansowanie się. W momencie, kiedy zbliżymy się do kogoś, kto znalazł się poza marginesem życia albo gdzieś balansuje na granicy i uda nam się przełamać tą barierę, to nagle wchodzimy w opowieść życia. I zaręczam wam, że to są opowieści, które mogą zmienić nasze życie. Okazuje się, że za tym człowiekiem, którego widzimy, który jest w ciężkim stanie i trudno nawet z nim wytrzymać w autobusie, okazuje się, że jest jakaś fantastyczna historia. Jakiś dramat, który może zmienić również nasze życie, nie? Może nauczyć nas pokory, że dzisiaj powodzi mi się dobrze, mam wszystko i tak dalej, ale nagle niewiele potrzeba w tej chwili, żeby stać się bezdomnym. Wystarczy wziąć dwa kredyty, samochód i jakieś tam mieszkanie albo zainwestować nieroztropnie i wtedy w krótkim czasie okazuje się, że jesteśmy w tej kategorii. Nie mówię tego, żeby was przestraszyć, tylko żeby was w jakiś sposób przygotować na to, że będziecie spotykali różnych ludzi, a wśród ludzi, którzy są, jak to się mówi, bezdomni, jest największy procent ludzi bardzo wartościowych, uzależnieni i bezdomni. Tam są ludzie najbardziej wartościowi, najbardziej wrażliwi, którzy sobie po prostu nie radzą, wystraszeni życiem. Mają często bardzo solidne powody, żeby tak było. Pochodzą z rozbitych domów. Nikt ich nie wyposażył w pewien takie przygotowanie do życia, do zmagania się z trudnościami, do zwyciężania. Nie? Mówię do panów zwłaszcza, bo na was, panowie, będzie ciążyć szczególna odpowiedzialność za to, co będziecie tworzyć, nie? Rodziny na przykład. Nie? Więc jeżeli zaczynamy poznawać życiorys, chociażby trochę, to nagle zaczyna się rozpuszczać ta nasza tkanka, która nam przeszkadza naprawdę wejść w rzeczywistość drugiego człowieka i jak gdyby zacząć przeżywać swoje człowieczeństwo. Bo to pragnienie pomocy jest zapisane w każdym z nas głęboko. Nie? To jest, można powiedzieć, jeden z naszych talentów, który trzeba puścić w ruch. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy sami cierpieć, bo będziemy niezrealizowani. Nasza realizacja to nie wystarczy, że zajmiemy jakieś stanowisko w społeczeństwie. Najczęściej to się wiąże również z pewną pustką, jeżeli nie dopełnimy swoim człowieczeństwem tego, co robimy. A człowieczeństwo jest w was zapisane, w nas wszystkich i trzeba je tylko aktywować. Nie? A ci ludzie, których spotykamy, którzy często są niezbyt przyjemni w odbiorze, oni weryfikują to, a jednocześnie pomagają nam się obudzić. Bezdomność jest zjawiskiem przede wszystkim bogatych, zamożnych krajów, bogatych stolic. W samym Paryżu jest 10 tysięcy bezdomnych. Większość z nich, wielu z nich w każdym razie to są Polacy i to w młodym wieku. Właśnie o to chciałam zapytać. Chciałam zapytać, z jakimi najmłodszymi osobami pan się spotkał? Jest organizacja w Warszawie zresztą, która pracuje specyficznie z nastolatkami zderzającymi się z kryzysem właśnie jakiejś dekompozycji życia, dorastania i kryzysem na tle rodzinnym zazwyczaj. A tutaj rozmawialiśmy o programie Dam Radę, który pan też koordynuje i on się skupia głównie na młodych ludziach, na początku na mężczyznach głównie, bo ten problem głównie mężczyzn dotyczył. Wiem, że od roku czy dwóch też już młode dziewczyny, ale tam mówimy o ludziach już 20+, prawda?
Czy zdarzają się, nie wiem, rówieśnicy moich uczniów, uczennic? Czy na szczęście nie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musiałbym sięgnąć trochę głębiej. My musieliśmy zredefiniować pojęcia. Przede wszystkim, co to jest bezdomność. Jest pojęcie administracyjno-prawne, które jest potrzebne, żeby wytyczyć pewne granice pomocy, określenia i tak dalej. Ale okazuje się, że bezdomność to jest coś więcej niż brak dachu nad głową. To jest tylko objaw bezdomności, nie? A żeby cokolwiek rozwiązać, jakikolwiek temat, problem, to musimy sięgnąć do źródeł. Nie możemy być jak współczesna medycyna, która objawy leczy tylko, prawda? Żeby nas nie bolało albo żeby coś przypudrować. Nie? My musimy sięgnąć do przyczyny, bo inaczej nie będzie żadnego pożytku na dłuższą metę z tego, co robimy. W związku z tym bezdomność według przyjętej przez nas własnej kategorii, aczkolwiek to nie jest tylko nasza, bo widzę, że ten temat zaczyna być coraz bardziej omawiany społecznie, to jest wykorzenienie, brak zakorzenienia gdziekolwiek. I bezdomność to jest paradoks, zaczyna się w domu rodzinnym. My szukamy tych, którzy są na granicy, którzy mają już tego zasianego, tego wstrętnego wirusa bezdomności, czyli nie utożsamiam się z tym, nie. Nie jestem wysłuchany, to jest ważny temat, nie? W domu nie jestem wysłuchany, w szkole nie jestem wysłuchany. Wy macie tu luksusowe warunki, jesteście wysłuchani. Dla młodych ludzi, według moich obserwacji, brak wysłuchania to jest pierwszy krok do bezdomności. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, wychodzę w świat i w tym świecie dopiero, w tym świecie zaczynają się problemy. W związku z tym, pani ma już, żeby odpowiedzieć chociaż trochę na to pytanie, Damy Radę powstało jako takie dynamiczne pragnienie pomocy, zatrzymania tej lawiny, która kończy się czasami na cmentarzu. Dlatego, że narkotyki to jest choroba śmiertelna. Nie? To powiedział Marek Kotański, założyciel Monaru, z którym współpracujemy od wielu lat skutecznie. To jest choroba śmiertelna. Nie? Można ją zaleczyć, ale do końca nie da się jej usunąć. My powiedzieliśmy, postaramy się jak najwięcej ocalić z tego, co w człowieku jest żywe. Zaczęliśmy od młodych bardzo, ale okazało się, że najtrudniej jest pomóc młodym, tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy, dlatego że w takim pierwszym odruchu i rozpędzie życia mówili, ja sobie dam radę. Sam sobie nie dasz rady, czy sama sobie nie dasz rady. Tym bardziej, jak już zaczęłaś brać, nie? Czy zacząłeś brać nawet jakieś trawki czy coś tak, coś, co niektórzy określają jako normalne zjawisko. To nie jest normalne zjawisko, to jest po prostu początek pewnej destrukcji życiowej, która kończy się po prostu strasznie, strasznie. Dlatego uparliśmy się, żeby ratować tych, którzy jeszcze nie weszli, bo za rok czy dwa będzie już za późno. To znaczy stan będzie tak ciężki, że będą bardzo słabe rokowania, żeby pomóc. A po drugie będzie to znacznie dłużej trwało, a poza tym rokowania są naprawdę małe. Słabe. Czy dobrze słyszę w takim razie, że ten kryzys bezdomności, jak to pan nazywa, on w jakiś sposób często jest skorelowany właśnie z uzależnieniami w doświadczeniu pana pracy w Caritasie? Wśród bezdomnych widzę, że większość jest uzależniona, z tym, że część z nich używa alkoholu na przykład jako znieczulenie. To jest fałszywe znieczulenie oczywiście, ale alkohol, uzależnienia przyplątały się do tej kondycji. Ale jest również duży procent takich ludzi, którzy znaleźli się w bezdomności przez uzależnienia. Stracili, bo człowiek uzależniony nie ma żadnych hamulców, żeby wszystko stracić na alkohol na przykład. Nie? Są ludzie, którzy potracili ogromne majątki. Rodzinę stracili, dzieci stracili, nie? Tylko dlatego, że dla chwili po prostu uzależnienia. Te mechanizmy są trudne do zrozumienia, ale one są. I tutaj chciałbym powiedzieć, uważajcie na swoje towarzystwo i na to, co wam ktokolwiek podsuwa. Nie? Bo to się wszystko zaczyna nie wiadomo kiedy. Więc staramy się podchodzić do pomocy osobom bezdomnym w sposób taki wielodyscyplinarny. Czyli objąć trzeba nie tylko to, że nie ma mieszkania, to trzeba mu dać mieszkanie. Owszem, jest taki program w Caritas, w schroniskach i około 200 bezdomnych otrzymało mieszkania socjalne w ciągu 10 lat. Tylko okazało się, że większość tych mieszkań zamieniło się szybko w meliny.
Nie? Dlatego jeżeli nie oferujemy człowiekowi bezdomnemu pomocy w wyjściu jak gdyby z pierwotnego źródła problemu, to żadna pomoc, która nam się wydaje słuszna, nie zadziała po prostu. No tak, bo skoro mówimy, że jednym z głównych powodów czy przyczyn kryzysu bezdomności, bo tak trochę w tym kierunku poszła nasza rozmowa dzisiaj, jest rozpad rodziny, no to przyczyną tak naprawdę jest utrata więzi i stabilizacji tej części nas, takiej, która chce być kochana i bezpieczna, prawda? To bardzo daleko jeszcze wcześniej, zanim widzimy tego człowieka na ulicy. Ja mam tyle pytań i chciałam zapytać o konkretne programy pomocowe i co to oznacza, że pomagamy takiemu człowiekowi, jak Caritas pomaga. Chciałam zapytać, co może zrobić mój uczeń czy uczennica, będąc nastolatkiem i mając ograniczone zasoby. Ale nie zapytam, bo chcę oddać mikrofon moim uczniom i mam nadzieję, że może w odpowiedzi na któreś pytania jakoś uda nam się te zagadnienia wpleść. Czy dobrze rozumiem? Jest mikrofon, dobrze. Słuchajcie, śmiało. O samoorganizację, o pracę pana Janusza, o jakieś tematy, które, nie wiem, o może jakieś wasze doświadczenia własne. Ja mam pytanie. Czemu to mężczyźni? Czemu mężczyzn jest więcej w kryzysie bezdomności niż... Nie będę. No to w zasadzie cały mój ten. No to jest ciekawy temat. Dlaczego mężczyźni? Ja myślę, że to wynika z tego, że mężczyźni nie mogą się odnaleźć jako mężczyźni w społeczeństwie. Przede wszystkim trudno im się odnaleźć w domu. My faceci potrzebujemy, powiedział John Eldridge, autor znanej, świetnej książki Dzikie serce, czyli Tęsknoty męskiej duszy, że mężczyzna musi mieć coś konkretnego w ręku. Jak nie karabin, to chociaż łopatę, nie? Więc my tracimy jak gdyby swoją tożsamość męską przez to, że zajmujemy się sprawami, które nie powodują rozwoju naszej męskości i z tego wszystkiego potem poddajemy się, nie? I ulegamy jak gdyby ogólnemu prądowi, który jest w sumie dla męskiego gatunku niszczący, nie? Mężczyzna musi mieć za coś odpowiedzialność. Nie to, że wyrzuć śmieci, tylko wyrzucaj śmieci. To jest twoje zadanie, nie? W domu. Nie? Natomiast ręczne sterowanie powoduje to, że my się zapadamy jak gdyby w swoją niemoc i to, ponieważ jesteśmy gatunkiem, nie powiem o wymierającym, ale słabszym. Słabszym z jednej strony mocniejszym od strony tych cech, które powinniśmy używać, ale z drugiej strony słabszym pod presją. Nie? Brakuje nam już jako młodym ludziom pewnych wzorów męskości. I dlatego tak łatwo jest nas wyprowadzić w pole przez jakieś złudzenia. Nie? Ja widzę, że wśród mężczyzn, którzy się załamali, ja też świadczę o pewnej wrażliwości, to jest załamanie jakiejś w miłości. Nie? Zwłaszcza tej pierwszej miłości. To powoduje straszliwe rany. Nie? W związku z tym człowiek, który przeżył jakiś dramatyczny stan załamania w miłości, odrzucenia, często nie może sobie radzić i wtedy już wszystko się dzieje. Nie? Wśród mężczyzn, których ja spotykam, bo jeżdżę czasami z patrolami po różnych miejscach, gdzie przebywają bezdomni, powiem jeszcze, że są bezdomni w schroniskach i bezdomni na ulicy, czyli w pustostanach, na działkach, w różnych miejscach w przestrzeni publicznej, często bardzo trudno dostępnych. Nie? To widzę, że tam, gdzie jest kobieta, bo są już niewielki procent, jest chyba kilkanaście procent kobiet wśród bezdomnych poza schroniskami, to tam, gdzie jest kobieta, to są jakieś elementy domu. Czyli jest jakiś kwiatek, chociażby z plastiku gdzieś przypięty, jakieś pranie się na sznurku, gdzieś tam w jakimś zakamarku widać jakieś namiastkę domu. Ta tęsknota za domem jest tak dojmująca, kobieta to wypełnia, nie? A mężczyzna powinien tylko zbudować. I są takie miejsca, gdzie widać solidną, w tych warunkach, w jakich to się tam odbywa, solidną konstrukcję. I jest piecyk, jest ciepło, prawda? Jest jakaś zasłona w oknie, mimo że to jest rudera straszliwa, nie? Czyli jak gdyby jest jakaś namiastka domu. Ta tęsknota za domem jest ogromna i myślę, że brak
takiej możliwości i siły w młodym mężczyźnie, żeby wziąć życie w swoje ręce, a jednocześnie jeszcze otoczyć opieką tych, którzy są słabsi albo którzy w jakiś sposób mu są dani przez życie, to powoduje frustrację, która niepotrzebnie kończy się wycofaniem, nie? Odwrotnie. My jesteśmy stworzeni do zdobywania, do tworzenia. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna buduje dom, a kobieta go buduje budynek, nie? Nawet jeżeli to jest mieszkanie, a kobieta tworzy dom. Nie? Jeżeli te nasze charyzmaty męsko-damskie są właściwie wykorzystane, to powstanie dom. W tym domu powstaną dzieci, które są napełnione nie tylko poczuciem bezpieczeństwa, bo to prowadzi często też do różnych, do wykluczenia społecznego i samotności, prawda? Jeżeli człowiek jest częścią ekosystemu domowego, a potem jeszcze dolicza się do tego szkoła na przykład, to jest bardzo mała szansa, że coś się nie powiedzie w życiu. Prosimy. Ja mam pytanie o taki program Housing First, czyli o co pan sądzi o tym, żeby zwalczaniem bezdomności było dawanie osobom bezdomnym najpierw mieszkania, domu, a później zajmowania się tymi problemami, bo przed chwilą mówił pan o tym, że tu ważny jest ten problem, od którego się zaczęło, czy to jest rozpad rodziny, czy to jest uzależnienie. Ale z drugiej strony w wielu krajach albo zostało to wprowadzone, albo była mowa o tym, żeby wprowadzić właśnie to pomaganie osobom w tym kryzysie bezdomności najpierw od tego głównego problemu, czyli od braku domu. Bardzo dobre pytanie, dziękuję bardzo. Ale żeby na nie odpowiedzieć, postaram się zwięźle, to muszę zacząć od Damy Radę. Ja współpracuję z osobami, które prowadzą w Polsce Housing First i to jest w daleko idącym skrócie to, że najpierw mieszkanie, bo najpierw oferuje się mieszkanie z jakichś zasobów publicznych, wprowadza tam się osobę, a potem towarzyszy się tej osobie, czyli jest jakaś terapia, ktoś tam odwiedza ich i tak dalej. My poszliśmy inną drogą, ponieważ dla mnie dom to jest coś, ten dom się zaczyna wcześniej. Czyli osoby, które przyjmujemy do programu Damy Radę, one powiedzmy sobie nie mają domu. Wyszły z domów rozbitych, gdzie nie było ojca. Jak nie fizycznie, to duchowo, psychicznie. Albo nie było zainteresowania, albo wręcz była przemoc i uzależnienie, alkohol i tak dalej. Ci młodzi ludzie są naprawdę bardzo, bardzo porozbijani życiowo, bardzo... Ale każdy z was niesie tęsknotę za swoim domem. Swoim. I w tym domu będzie przebijać się ten dom, który chcieliście kiedyś mieć sami, nie w domu. Jeżeli do programu Damy Radę przychodzi ktoś, młody człowiek, to mamy zespół, w którym musimy jak gdyby zobaczyć, co się z nim dzieje, gdzie on jest, na jakim etapie życia. No i oczywiście jest bezdomny, mimo że może mieszkać tam gdzieś z jakimś alkoholikiem, ojcem albo poranioną rodziną. Ale on jest dla nas już bezdomny, czyli on nie ma domu, a to jego pragnienie może zastać wszystko. W związku z tym, co my robimy, my staramy się po pierwsze, żeby przez pierwsze miesiące, czasami to są tylko tygodnie, żeby on poczuł się bezpiecznie jak w domu. Nie możemy mu zapewnić domu i nawet nie staramy się być domem dla niego, ale żeby on poczuł te elementy domu, które kształtują potem jego postawę, jego pragnienia, jego, można powiedzieć, jego życie. Czyli jak się poczuje bezpiecznie, to następnym etapem będzie otwarcie i przyjęcie pomocy, bo nasz główny temat to jest nie tylko brak pomagania innym, ale brak takiej umiejętności i gotowości przyjmowania pomocy. Ten brak jest znacznie trudniejszy do opanowania niż brak przekazywania pomocy. Brak przyjmowania pomocy jest poważnym schorzeniem, nie? Taki duszy trochę głębiej niż emocji. W związku z tym staramy się pomóc mu odbudować te wszystkie pragnienia, których w domu nie mógł zrealizować. Więc w programie mieliśmy przedziwne, wy macie to w szkole, jak się zorientowałem również i chwała dyrekcji za organizację tego programu. Mamy na przykład wyjazdy
integracyjne to się może nazywać, ale to nie są, może powiedzieć, integracyjne, powierzchowny sposób, nie? My jedziemy, żeby coś przeżyć razem. Razem. My jesteśmy razem. Wspólnota terapeutyczna to jest wypróbowany problem, wypróbowana metoda integrowania i leczenia człowieka poranionego życiowo i z uzależnieniami. Byliśmy w Bieszczadach na przykład, pojechaliśmy na tydzień. Wzięliśmy, Caritas nam dała samochód i 10 osób pojechało w Bieszczady. To był listopad. Wchodziliśmy o potokach deszczu pomieszanego ze śniegiem na obie połaniny, Caryńską i Wetlińską, weszliśmy w porywach tak, wiatru, takim, że bałem się, że nas zdmuchnie. Już widziałem nagłówki w gazetach, nie? Że nieodpowiedzialny tam pracownik wyciągnął młodzież nieświadomą. Nie? I wszyscy spadli w przepaść, gdzie zresztą niedźwiedzie chodzą po tych południach. No więc i kiedy szliśmy, trzymając się dosłownie skał, okazało się, że z tej mgły się wyłania jakaś grupa i co dziewczyny szły, nie? Dostaliśmy takiego napędu wtedy i zaraz potem słońce wyszło. Ale najważniejsze jest to, że wróciliśmy kompletnie zmienieni. Wszyscy, ja też. Był wśród nas chłopak, który miał niesprawność ruchową. On w ogóle źle chodził. W związku z tym siedział przy komputerze, jak wyszedł, to tylko do żabki i wrócił, nie? On wchodził na czworakach po tym ośnieżonym, śliskim zboczu, a ja za nim, bo oni nas wszystkich wyprzedzili, prawda, cała ta grupa młoda, ale wchodziliśmy razem, ten chłopak wrócił zmieniony kompletnie. Potem pojechaliśmy, mieliśmy również zajęcia wspinaczkowe na ściance i on śmigał po tej ściance. Przełamał je coś takiego, nie? My staramy się, żeby ktoś, kto przychodzi do nas w szybkim czasie, przełamał jakieś ograniczenie, głównie w głowie. Bo tutaj Maja zadała pytanie o Housing First i o to, czy danie tego rodzaju bezpieczeństwa na pierwszym miejscu nie koliduje z tym, czy może jest sprzeczne, czy może komplementarne względem tego, o czym pan mówi. A ja tak myślę, że tutaj mówi pan o bezpieczeństwie pojmowanym jako jest ze mną inny człowiek. Jestem, nie jestem sam, tak? Czyli nie, że wchodzę do pustych czterech ścian i okej, to teraz mam dach nad głową, tylko przestaję czuć, że jak wyjdę poza te cztery ściany, to nie mam dokąd pójść, do kogo. Bo trochę to usłyszałam tutaj, tak? Że jestem... Tak, do samotności za chwileczkę przejdziemy, bo to jest jeden z głównych tematów również bezdomności i no, ludzkiego losu, krótko mówiąc. Chciałem tylko powiedzieć, że my zaczęliśmy od Housing First jako przywracaniu tych elementów, tak jak powiedziałem, domu, których oni nie przeżyli. Czyli na przykład to ojciec ich powinien zabrać, każdego z nich. Tata powinien ich zabrać na wspinaczkę po połonie Caryńskiej. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Albo mama. Albo mama. Oczywiście. Są takie rodziny i ja mam dzieci, które to robią. I się cieszę z tego powodu bardzo, nie? Ale oni tego w domu nie doświadczyli. W związku z tym my staramy się chociaż trochę to pragnienie kogoś, kto chciał wejść gdzieś, przekroczyć swoje granice, robić. Mieliśmy niesamowite przygody, które polegały na tym, że staraliśmy się troszeczkę dawkować to, czego oni nie mieli. Chodzimy na przykład na kręgle i to jest główne zadanie nasze. Więcej w takim wyjściu rodzinnym, zdawałoby się grupowym, możemy uzyskać niż po kilku sesjach rozmawiania o ważnych sprawach. Nie? Czyli przywracamy ten housing first od strony najpierw duchowej, a potem staramy się pomóc z mieszkaniem. Bo jeżeli wprowadzimy kogoś nieprzygotowanego do mieszkania, to źle się to skończy. Tak było i jest w większości przypadków, które znam. Bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, mamy dosłownie sekundę. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Mhm. Już tu wędruje mikrofon. Czy każda osoba może dostać taką pomoc, że wy im pomagacie i dostaje mieszkanie? Czy one muszą spełniać jakieś poszczególne kryteria, żeby tą pomoc dostać? Chciałbym, żeby tak było. Też dziękuję bardzo za to pytanie. Bardzo bym chciał. I jesteśmy przyjąć znacznie więcej osób, mimo że w mniejszej grupie lepiej się i skutecznie działa. Natomiast problem polega na tym, że nie każdy poważnie traktuje swój stan, swoje możliwości, zwłaszcza wśród młodszych wiekiem, prawda? Czyli jeżeli ktoś przychodzi
i mówi, nie daję sobie rady w życiu, nie pomóżcie mi, bo ja już nie mogę, to my mówimy, super, to my czekaliśmy na ciebie, nie? Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i zaczyna czarować, nie? Że wsiemiać, że to trochę sobie pije, tam piwko jedno, drugie i tak dalej, to już widać, że nic z tego nie będzie, nie? Musi być determinacja, musi być muszę, chcę i zrobię. To my się wtedy przyłączamy. I ja to podkreślam przy każdej okazji, że my się tylko możemy przyłączyć do walki, ale jak już się przyłączymy, to na całego, nie? Dzień i noc. I tak idzie. Prawda, bywają takie sytuacje, że po nocy gdzieś tam kogoś szukamy w lesie pod Żardowem. Bywały takie rzeczy. Więc gdyby ktoś przyszedł i powiedział otwarcie, chcę, pomóżcie mi, jestem gotów przyjąć te wymagania, one nie są takie duże, nie? Po prostu zachować trzeźwość i przychodzić na spotkania, bo w tych spotkaniach najwięcej się dzieje. Po prostu cały zespół jak gdyby indukuje się swoimi doświadczeniami. Okazuje się, że nie tylko ja mam problemy i to takie. Okazuje się, że każdy, kto się potrafi otworzyć, mówi, że ma jeszcze gorzej czasami, prawda? I to tworzy społeczność, ekosystem, w którym to, co martwe, może zakwitnąć. A martwy jest człowiek nie wtedy, kiedy już, że tak powiem, go niosą na cmentarz, tylko wtedy, kiedy traci wrażliwość, który obojętnie i mówi... Wśród programów, które prowadzimy w Caritas Polska, właśnie dla bezdomnych, teraz się zaczął program, taki akcja jesienno-zimowa, trochę ciepła dla bezdomnego. Dostarczamy tam różne ciepłe rzeczy, zupę, pieczywo, ale przede wszystkim trochę ciepła ludzkiego, nie? To podkreślamy przy każdej okazji. I to ciepło jest często ważniejsze nawet niż to, co przywozimy. Jest również program całoroczny, uliczny patrol medyczny. Myśmy to razem ze Strażą Miejską przygotowali i prowadzimy od wielu lat. Uliczny patrol medyczny polega na tym, że samochód Straży Miejskiej z ratownikami, którzy są naprawdę przygotowani nie tylko od strony ratownictwa, ale ludzkiej. Nie, to jest ważne, bo dojeżdżają czasami do niesamowitych sytuacji. Nie? Tak, pan wysłał artykuł. Co prawda ten fragment, który dostaliśmy od pana, dotyczył historii młodego człowieka, który opowiadał, w jaki sposób spotkał się z kryzysem, w jaki sposób jego życie potoczyło się, że trafił do państwa. Ale w tym samym pliku, który dostaliśmy, była historia pani Doroty, która właśnie jeździ ze Strażą Miejską i mówiła właśnie o tym, jak jedno doświadczenie takie ludzkie bardzo całkowicie zmieniło jej kierunek i zaczęła właśnie współpracować w tym patrolu, który pomaga wam i że ten kontakt z drugim człowiekiem i ta zmiana, która zachodzi przy tym szacunku i przy trosce, którą się oferuje człowiekowi, który ma jakieś choroby, czy schorzenia, czy jakieś rany, bo to są bardzo różne przykre historie. Jak to rzeczywiście zostawia ślad, że to jest rzeczywiście różnica. Żeby może spuentować, tak podsumować, w ulicznym patrolu medycznym ja byłem sam świadkiem czegoś takiego, że był umierający człowiek, bezdomny, w pustostanie. On po prostu umierał. Tam jest najwięcej przypadków zaniedbanych ran, na przykład cukrzycowych, niegojących się ran. Teraz jest wilgoć, to wszystko powoduje to, że tam szybko się destrukcja fizyczna człowieka dzieje, a psychiczna najpierw. W związku z tym widziałem, jak trwała walka o tego człowieka. On mówi, zostawcie mnie, ja chcę tutaj umrzeć. No i co można powiedzieć? Można powiedzieć, no to trudno, nie? No zrobiliśmy co mogliśmy. Nie. Oni nie odpuścili. I tego człowieka w końcu zabrało pogotowie do szpitala i ten człowiek żyje. I jednocześnie uruchomił się taki proces naprawczy, czyli dla nas to nie jest najważniejsze, żeby komuś pomóc przeżyć jeszcze jeden dzień, czy miesiąc, czy rok, ale żeby go wydobyć, pomóc mu wyjść z tego stanu, co jest bardzo trudne, ale jest możliwe. Ten temat, o który pani Maja wspomniała, czyli Krzysztofa. Dlatego, że są pewne wydarzenia, które zostawiają głęboki ślad. Ja mam tych śladów sporo. Muszę pilnować też, żeby te ślady nie za głęboko zostały, bo ja też muszę dbać o swoją kondycję, prawda, żeby się szybko nie wypalić zawodowo. Dlatego mamy trzyosobowy zespół psychologa, pracownika socjalnego i ja we trójkę działamy. I przyszedł kiedyś Krzysztof. Nie wiadomo było, jak mu pomóc. Nie? Krzysztof miał 26 lat. Był po doświadczeniach narkotyków. A przede wszystkim Krzysztof pochodził z
z domu bardzo dziwnego. Czyli to był dom artystów. Mama była, jest tkaczką artystyczną, ojciec poetą, alkohol i depresja. W małym domku w Puszczy Mariańskiej pod Żardowem. Bez ubikacji, bez niczego. To nie są jakieś, to nie są ludzie gdzieś tam nie wiadomo skąd. To są ludzie o dużej wrażliwości i on wyrósł w lesie po prostu. On był bardziej zaznajomiony z elfami leśnymi niż z jakąś życiową tematyką. Nie widzieliśmy, co mu jak mu pomóc. I z tego wszystkiego on po jakimś czasie przyniósł mi swoje próby literackie. To nie była literatura, to on po prostu wydobył z siebie ten ból cały i zaczął pisać swój życiorys. Napisał jeden rozdział. Ja ten rozdział przysłałem. To się nazywa Kamień. Jak serce człowieka kamienieje. To jest literatura wysokich lotów. I właśnie myślę, że tutaj chciałabym skończyć. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się po zakończeniu tej oficjalnej części porozmawiać chwilę o tym, co my możemy zrobić, mając takie zasoby, jakie mamy. Jeżeli mówimy o braku wrażliwości, to co oznaczałaby wrażliwość dla każdego z nas okazana? I zostawię to też naszej refleksji. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze w kulisach tutaj porozmawiamy o tym. A tym samym chciałabym może tutaj zamknąć tę oficjalną część. Bardzo panu, panie Januszu, podziękować moim uczniom, uczennicom i zaapelować o brak oceny, o otwarte oczy, o otwarte serce, o wrażliwość i serce nie skamienia.